Co tu się teraz dzieje, drodzy Państwo? Dzisiaj obejrzymy grę jednego z finalistów Mistrzostw Świata. Wkrótce zaczynamy transmisję. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Przed nami półfinał Mistrzostw Świata. Jedna z tych drużyn, które dzisiaj zobaczymy, zagra w wielkim finale. Reprezentacja Niemiec zmierzy się z naszą drużyną narodową. Półfinał to nie jest zdecydowanie spotkanie towarzyskie. Tu nikt nie będzie się bawił w subtelności, nikt nie odstawi nogi. Oba zespoły będą gryźć trawę, byle tylko wykazać swoją wyższość. Przed nami wspaniałe widowisko. Czego może się tutaj spodziewać drużyna przyjezdna? Na pewno tego, że o posiadanie piłki nie będzie łatwo. Ekipa występująca w roli gospodarza uwielbia długo konstruować akcje, zmuszać przeciwny zespół do męczącego biegania bez piłki. To bywa bardzo frustrujące. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Rożnego w okolice jedenastki. Łatwo łapie tę centrę. Źle bity róg. Jeśli ktoś ma dziś swoim występem zrobić różnicę na boisku, to powinien to być Leroy Sané. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym driblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. Jan Bednarek, Piotr Zieliński. Dobra, teraz szansa na centrę. Zieliński! Tak, gol! Mamy otwarcie wyniku. Czyli nie będzie długotrwałych podwodów w tym półfinale. Teraz gra powinna się otworzyć. Dopiero na powtórce widać, jak dobre to było zagranie. Defensywa często ma problemy, gdy musi zmierzyć się z dokładną, niską wrzutką. A sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. To mamy 1-0. Serge Gnabry, Thomas Müller, Timo Werner. Niemcy tracą piłkę. Teraz piłka do Arka Milika. Tracą teraz piłkę. Kroos. Gosens ma piłkę. Toni Kroos. Niektóre finały Mistrzostw Świata przechodzą do historii nie ze względu na wysoki poziom piłkarski, lecz z racji wątków towarzyszących piłce. Dwie takie kontrowersje spaja postać Zinedina Zidana. Najpierw w 1998 roku Francuz strzelił dwie bramki Brazylijczykom w finale, przyćmiewając tajemniczo wtedy niedysponowanego, genialnego Ronaldo. A potem nastąpił rok 2006, kiedy to sprowokowany przez Marco Materazziego Francuz sam wymierzył Włochowi sprawiedliwość uderzeniem z byka.
Ten zakończony czerwoną kartką występ był ostatnim w karierze Zidana, nieco plamiąc jego dotąd nieskazitelną kartę dokonań. Na szczęście kibice zapamiętają go przede wszystkim za swojską ruletę i niepodrabialną elegancję na boisku. Cóż, chorągiewka w górze, spalony. No niestety, Tomku, trzeba tu było zaczekać na powrót. Przecież widać było od razu, że zagrywa na pozycję spaloną. Toni Kroos. Goretzka. Thomas Müller. Atak pozycyjny. Kombinują, jak przedrzeć się w pole karne. Nie, jednak nic z tego nie będzie. Z dużej chmury mały deszcz. Czy będzie remis? Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Polska drużyna rzadko ma dzisiaj okazję cieszyć się posiadaniem piłki. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Ale ładnie teraz broni. Piłka strzelona głową, mógł być piękny gol, nie docenili jednak bramkarza, który wychodzi obronną ręką. Niklas Süle. Toni Kroos. Kroos. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Przy piłce teraz Toni Kroos. Twarde wejście, ale bez faulu. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Linetti. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Arkadiusz Milik, słupek, ale to nie koniec akcji. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Trener się denerwuje, nie może chyba zrozumieć, jak jego piłkarze nie wykorzystali okazji, by prowadzić już różnicą dwóch goli. Gosens ma piłkę. Serge Gnabry. Müller. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Broni to bramkarz, a na dodatek przytrzymuje piłkę. Świetne zachowanie. Strzał może nie powalał na kolana, ale przy takim też trzeba wykonać swoją robotę. Brawo. Goretzka. Świetnie, teraz Niemcy ruszyli skrzydłem, nieobsadzonym przez rywali. Jest, proszę Państwa! Piłka trafia do siatki! Niemiecka maszyna strzela bramkę! Tak, a jej kibice mają powody do zadowolenia! Jest i powtórka gola, strzał na krótki słupek. Pogratulować sprytu i celności, ale też można mieć pretensje do obrony. W tym miejscu raczej nic nie powinno im zagrażać, a mimo to tracą bramkę. Zmiana teraz w ekipie Polaków. Mamy wynik remisowy. 1-1.
To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Mocne wejście, ale czyste. Niemcy teraz groźnie, coraz bliżej bramki rywala. Ale strzał zablokowany. No, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Piątek. Krzysztof Piątek. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Za mocno dograł. Pierwszy zdąży bramkarz. Leon Goretzka. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Strzela Timo Werner! Z wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Gosens ma piłkę. Timo Werner. Dobrze ustawił się Karol Linetty. Przejął piłkę. Timo Werner. Niemcy tracą piłkę. To już naprawdę ostatnie minuty spotkania. Wynik wciąż mamy nierozstrzygnięty. Tu może zadecydować jakiś drobny błąd albo właśnie wsparcie trybun tego 12 zawodnika gospodarzy. Wiązkuje teraz bramkarz. Linetty. Milik. Na tablicy wynik remisowy, a zostało 5 minut. Zieliński. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Kroos, Gnabry, Goretzka, Sané teraz z piłką, ależ uderzenie, aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry, więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by... Już po krótkiej przerwie i piłka znowu w grze. Czy ktoś tu spodziewał się dogrywki? Na pewno należało się z taką możliwością liczyć. Thomas Müller.
Folland. Süle. Robin Gosens. Toni Kroos. Müller. Gosens ma piłkę. Kroos. Opanował piłkę Gnabry. Zażegnał niebezpieczeństwo świetnym przechwytem. No i co? Zamiast posiadania strata. Folland. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Strzela teraz! Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Toni Kroos zatrzymuje to podanie rywali. Wiedział, gdzie się znaleźć. Przy piłce Gnabry. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Zaczęliśmy właśnie drugą połowę dogrywki. Zaczekają na karne, czy spróbują to rozstrzygnąć? Linetti. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. I ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny... A jednak! Górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Teraz z rogu na 11 metr. Havertz. Müller. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Blokuje tam dośrodkowanie. Takie dogranie z boku mogło być groźne. Niemcy nie rezygnują z ataku. Kolejna akcja, by zmienić ten remis w zwycięstwo. Linetti. Rebus. Grich. Cudowna piłka, spójrzmy. I mamy bramkę dającą prowadzenie. Są teraz o krok bliżej finału, ale czasu do końcowego gwizdka zostało jeszcze tyle, że na pewno nic nie jest przesądzone. My oglądamy powtórkę, a trener wciąż piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie, za krótkie, zbyt niepewne i rywale w pełni to wykorzystali. Ta bramka obciąża obronę. Polacy na prowadzeniu. Czy utrzymają ten wynik? Niewiele było przerw w grze, doliczona. Sędzia gwiżdży po raz ostatni i już wszystko jasne. Świeżo upieczonych finalistów mimo zmęczenia rozpiera radość. W pełni na to zasłużyli. Zagrają o złoto. System pucharowy jest ekscytujący, ale nie pozostawia marginesu błędu. Przegrywasz, odpadasz. Ale właśnie dlatego takie spotkania są często zacięte, pełne walki i dramaturgii. Dzisiejszy mecz był tego doskonałym przykładem.
doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę.